Adam, nie na taką inaugurację Superligi po długiej przerwie czekaliście? Zdecydowanie nie, bo jechaliśmy tutaj, żeby wygrać. Wiemy, jaka jest liga w tym roku bez playoffów. Całkiem inaczej to sobie zapowiadaliśmy, ale wszystko boisko weryfikuje i Pogoń prowadziła praktycznie cały mecz, my goniliśmy. Część naszych nowych zawodników i my, którzy jesteśmy, zderzyliśmy się z tą ciężką rzeczywistością i jest wielkie rozczarowanie, jest porażka. Na pewno boli, bo nie przypominam sobie, żebyśmy zaczęli sezon w taki sposób, ale trzeba się bić dalej. Wiadomo, to w kontekście przyszłości na pewno niektórzy już mogą różne rzeczy snuć, ale trzeba walczyć, trzeba poprawiać się. Przychodzą nowe mecze i musimy ten przeanalizować i już myśleć o następnym.